Ewakuowani pracownicy koreańskiego koncernu SKCH z Polska w Dzierżoniowskiej Strefie Ekonomicznej i kilka jednostek Straży Pożarnej. Tak wyglądały ćwiczenia na wypadek zagrożeń pożarowych i chemicznych w dużych obiektach przemysłowych. Cała zasada polega na tym, że nie wiemy, kiedy tak naprawdę pożar się pojawi, nie wiemy, gdzie się pojawi, więc ćwiczymy regularnie, staramy się ćwiczyć regularnie ewakuację pracowników, żeby w przypadku rzeczywistego pożaru jak najszybciej ewakuować się z miejsca zagrożenia. Wynika to niejako z obowiązujących przepisów w Państwowej Straży Pożarnej i z obowiązku, jaki nakłada na nas plan doskonalenia zawodowego. Polega to na tym, że my mamy w obowiązku jako Państwowa Straż Pożarna, właściwie jednostka ratownicza gaśnicza w Dzierżoniowie, przeprowadzić minimum 6 ćwiczeń i 6 rozpoznań obiektów znajdujących się na terenie naszego powiatu. Są to przeróżne obiekty. Mogą być to obiekty przemysłowo-magazynowe, tak jak jak mamy tutaj do czynienia akurat w tej sytuacji. I mogą być to również obiekty użyteczności publicznej. Szkoły, przedszkola, na przykład sąd znajdujący się u nas w powiecie. Przeprowadzone w firmie SKCH z Polska ćwiczenia trwały 3 dni i składały się z kilku części, między innymi z nocnych prób strażackich. Przynajmniej raz w roku każda jednostka jest zobowiązana do przeprowadzenia tego rodzaju sprawdzianu. Niezmiernie ciężko jest nieraz znaleźć zakład, który by udostępnił nam obiekt w godzinach nocnych. Robimy to najczęściej w takich godzinach, żeby nie być uciążliwym dla mieszkańców. Niekiedy nie uda się nam to zrobić. No, liczymy na wyrozumiałość naszych mieszkańców powiatu, ale żeby być bezpiecznym, no niestety trzeba się w jakiś sposób trochę nad naszą pracą pochylić, no bo musimy gdzieś ćwiczyć i w jakichś określonych warunkach. Wiadomo, zdarzenia mają miejsce o różnorakich porach. Rano, wieczorem i w nocy, nad ranem. Chodzi o to, żeby w każdych warunkach umieć się sprawdzić. Dlatego też również w godzinach nocnych takie ćwiczenia mają miejsce, ze względu na to, że mamy ograniczoną ilość światła dziennego, czyli ta widoczność, możliwość przemieszczania się zastępów strażackich jest ograniczona i utrudniona. I dlatego w takich warunkach również ćwiczymy po to, żeby móc sprawnie przeprowadzać akcje ratowniczo-gaśnicze. Strażacy i pracownicy koreańskiego koncernu ćwiczyli nie tylko na wypadek pojawienia się pożaru, ale także zagrożenia chemicznego. Finalny produkt, który widzimy, on musi być z czegoś wytworzony. Najczęściej jest to skomplikowany proces technologiczny, w którym używa się substancji niebezpiecznych. Takich zakładów jest kilka. My ćwiczymy na tych obiektach ze względu na to, że to zagrożenie akurat pożarowe jest duże i no musimy tą praktykę gdzieś nabyć. Rozpoznać, w jaki sposób się do tych substancji dobrać, gdzie one się znajdują, w jaki sposób są zabezpieczone, w jaki sposób można sobie z nimi poradzić, nie mówię, że w sposób błyskawiczny, ale w sposób taki, który by nie zagrażał tutaj czy pracownikom, czy też sąsiednim obiektom. Folie LDF produkowane przez SKCH z Polska używane są we wszystkich rodzajach monitorów oraz telewizorów LCD. Firma SKCH z Polska produkuje folie w rolkach, które następnie są cięte na arkusze i używane bezpośrednio przy montażu. Kierownictwo zakładu szczególny nacisk kładzie właśnie na bezpieczeństwo, dlatego chętnie współpracuje ze strażakami. Jest taka sytuacja, że może spalić się cały zakład, oprócz tego mogą być ranni pracownicy, możemy stracić mienie. Dlatego potrzebujemy bardzo duży nacisk kłaść ogólnie na bezpieczeństwo, nie tylko rozumiane w przypadku pożaru, żeby zabezpieczyć zarówno pracowników, maszyny, jak i cały zakład przed tym, żeby ci ludzie mieli gdzie pracować i mogli wykonywać swoją pracę i otrzymywać zarobki, prawda, żeby to wszystko ładnie funkcjonowało. Czyli chcemy się zabezpieczyć przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami na terenie zakładu. Warto przypomnieć, że Dzierżoniów jest pierwszym miastem w Europie, w którym koreański koncern wybudował swój zakład. Pracuje w nim ponad 100 osób.